Cześć! W tym filmiku opowiem o stronie głównej nowej wersji aplikacji HuggerReady. Aha, nazywam się Bartosz i dzięki, że tu jesteście. Ok, strona główna. Na górze widzimy ikonę profilu. Klikając w nią mamy możliwość logowania się. Warto się zalogować i korzystać z pełnej mocy aplikacji. Nie logując się, mamy możliwość tylko 3 razy pobrać dokumentację projektu. Niedostępne też są wszystkie funkcje w części projektowej. Ja mam odznaczone zapamiętaj dane logowania i tym samym przy kolejnym uruchomieniu aplikacji nie będę musiał się logować. Mamy też tu pliki do pobrania oraz ustawienia aplikacji. Na górze profil mojej firmy. Możemy tu ustawić logo oraz dane swojej firmy. Będą one się pokazywały przy generowanych dokumentach. Kolejna pozycja to polityka prywatności, tu wiadomo o co chodzi. Następnie powiadomienia, jest to przekierowanie do ustawień telefonu, gdzie można włączyć lub wyłączyć powiadomienia wysyłane z aplikacji. Kolejne to projekty i ustawienia projektów. Pierwsze ustawienia to kierunek identyfikacji. Ustawiamy, czy produkty mają się uzupełniać w rozdzielnicy od góry czy od dołu. Następne preferencje produktu. Domyślnie mamy ustawione aparaty z zaciskami Quick Connect, ale możemy zmienić na zaciski śrubowe. Kształt etykiety ikona plus 2 teksty, no i synchronizacja, automatyczna lub manualna. Mamy tu jeszcze ustawienia ogólne, takie jak język i kraj. Wracamy do strony głównej. Kolejną pozycją od góry jest wyszukiwarka produktów. Wystarczy, że wpiszemy numer referencyjny lub kluczowe słowo, na przykład Volta, i przejdziemy do wyników wyszukiwania. W nowej wersji aplikacji HuggerReady dostępny jest pełen katalog produktów Hugger. Aplikacja e-katalogu jest teraz zintegrowana w aplikacji HuggerReady. Kolejna pozycja dotyczy projektów. Możemy bezpośrednio ze strony startowej utworzyć nowy projekt lub przejść do ostatnio edytowanych. Jest tu też baner dotyczący sekcji Showroom. Showroom to nowość w aplikacji. Tu prezentujemy to, co mamy najładniejsze. Na pewno to jest osprzęt elektroinstalacyjny. Można taki osprzęt bardzo łatwo zaprezentować inwestorowi. Można też tworzyć własne galerie swoich realizacji. Więcej o showroomie w osobnym wideo. Na dole strony głównej mamy ostatnio oglądane produkty e-katalogu i ostatnio pobrane dokumenty. Dzięki i zachęcam do korzystania z aplikacji HuggerReady.